patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę. Ale mi się zradzi. Lepiej pióro w garści trzymać niż motyka w polu, prawda? Kurwa, przynieś, zanieś, pozamiataj. Gonisz Wiedźminie? Ależ mi się ręce trzęsą. Lepiej pióro w garści trzymać niż motykę w polu, prawda? Ależ mi się ręce trzęsą. Ta fifa da da, ta fifa. Pić, dajcie mi pić. Ależ mi się ręce trzęsą. Gonisz Wiedźminie? Ależ mi się ręce trzęsą.
pióro w garści trzymać niż motykę w polu, prawda? Też mam bliznę! O tu, na kolanie! Mi się ręce trzęsą. Wypadł mi ząb! Chcesz zobaczyć? Lepiej pióro w garści trzymać niż motykę w polu, prawda? Bliznę. O tu, na kolanie. Ależ mi się ręce trzęsą. Kurwa, przynieś, zanieś, pozamiataj. Halo? Przepraszam, że mnie nie było, ale robiłem sobie grzanie. Ale się zraczyć.
mam teraz czasu. Nieczysta siła. Tu wiedźmina trzeba, albo czarodzieja. Gdy kupny to krągły wyśpiewa, kalumnie złośliwą napisze, będziesz zawsze mieć w duszy tę szarą pustkę i ciszę. Tak? Czego ci trzeba? Pokaż, co tam masz na stanie. Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może zagramy w gwinta. Panie, z taką facjatą to ty masz u panien branie. No dzięki. A bo w chuj mnie. Co to ma być?
the fuck? To wygrałem, Jezu. Myślałem, że znam już wszystkie karty do Gwinta, ale myliłem się. To musi być jakiś unikat. Na drugiej stronie jest adnotacja, podpisana przez hrabiego Monier. Zaproszenie na turniej. Ciekawe. No, różowa! Uuu, panie! Taką facjatą to ty masz u panien brać. Nic się nie bój, tutaj jest takie powietrze, że nikt nie nakacza. Kucharz jak zwykle nie zawiódł. Udał się ten pasztet. Nie znamy pojęcia pracy za wszelką cenę. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Zobaczcie. Wow! Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Procesy.
Każe być smut jak nitka. Lamert, mój drogi. Przecież to rzecz ogólnie znana. Najlepszy szczep. To tego księżna panie z północy znała. Hej! A oni są w tej kwestii zgodni. Więc jak mam kupić twoje wino, to... Zejdźmy. Zejdź mi z drogi! Ja zgłosiłem się pierwszy! Słynny ale ja oferuję lepszą cenę! Proszę państwa, proszę o spokój. Dziwny kraj to całe tu są. To prawda, za każdym razem, kiedy tu jestem, mam wrażenie, że wchodzę do świata bajek. Tempo, tempo! Że oni tutaj wierzą w te wszystkie bajania. Na przykład ten gigant, którego zabił rycerz Guillaume. Podobno był zaklęty. Ten Guillaume zrobi wszystko, żeby się przypodobać kobiecie. Tutaj wszyscy robią wszystko dla efektu. Czasami to może być interesujące. Ja bym chciała, żeby jakiś rycerz zabił dla mnie giganta. Jedź, Podka! Sama i zabij tego giganta, to jest mądra. Niebywałe. Witaj.
Dalej, Płotka, dalej! Jest, Płotka! Co tu się wydarzyło? Trzeba popytać miejscowych, czy coś o tym wiedzą. Zachęty to i koń nie ruszy. Ciekawe, czy Ciamfanelli da mi kredyt. Płacą, to robię. Prosto. No!
nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Wolni, płotka. Witaj, białowłos. Pokaż. Do zobaczenia. Mać przyjaciel tego Wiedźmina, to słynny Bart Jaskier. Śpiewać naszą księżną. Ten tego, wiecie o co chodzi. O, Jaskier, Jaskier. To jest Jaskier, tak bywa. Niestety. Witajcie! Myślałem... Ale jakim? Pokaż, co... Możesz mi powie... Boję... Dobra. Może...
witajcie znowu. Pokaż. Pora na mnie. Rzeczy w życiu widziałem, ale żeby bydło z nieba spadało, to nie. To nie, może niedługo cały deszcz krów spadnie. Jakie to musiałyby być chmury, żeby uniosły. Wyjdzie się!
Kurwa, jaki on szybki! Nie rozdzielaj się! Starczy tego dobrego. Jedziemy z nim! Kurwa, no! Powolutku, przegrałem z jakimiś fokami, bandytami. Lol. Witajcie znowu. Pokaż co. Pora na mnie. Ależ mi się ręce trzęsą. Ale jak sebinka klapę, to coś ich lepiej widzę. Koń padnie od ciągłego galopu. Kupą go! Bić! Świetna! Buzi, buzi! I do psi, kurwa! On rzuca zaklęcia! Możesz byte! No,
Chodź. Ferajna! Kupał go! Weźmy marzywkę! Ja pierdolę, nie. To mnie tak muci. Po co tu przyjechałeś? Nie wiem, czy zauważyłeś,
ale właśnie uratowałem ci skórę. Dobra, dobra. Na pewno nie zrobiłeś tego bezinteresownie. Już ja was znam. Zaraz Oczywiście. I jeszcze śmiecić i wyłudzać zasiłki. Ale wpierw może rzucę okiem na twój... Niech ci będzie. Ale niczego nie dotykasz i płacisz z góry. Twardą gotówką. I rozumiemy się? No pokaż. Co to? Pokaż, no. Co za gówno masz. Czy ja wiem, czy jakie super masz? Chciałbym, że... Co ci tak naprawdę przeszkadza w Nordlingach? Poza tym, że każdy jeden to złodziej, kłamca i łachudra, to nic. Serio? Czas na mnie. Bywaj. Bye bye. Już wydają. Pot mi już po dupie cieknie.
Edgar. Trzeba się było matki słuchać się za tego chama. Witam w moich... Tak długo jestem w drodze, że nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Powiedzmy. A to prawda, co mówią? Że tam wojna... Przesada, ale niewielka. Wybaczcie, że tak się dopytuję, ale mam rodzinę w Edirne, to ciekawa jestem. Pokaż proszę, co to... Wspomniałaś, że masz... W Wengerbergu. Byliście? Byłem. Wiele razy. Tak się składa, że stamtąd pochodzi... Ktoś bardzo... Piękne miasto w każdym razie. Ten cały Wengerberg. I z tego, co wiem... Nie... Dobrze. Może... Dawaj, kartaka, pokaż mi się tam. Nie rozumiem. Thank you.
Myszowora mi dała. Przepraszam. Okej, dobra. Chodź. Ej, Edgar. A prawda to, że tu gdzieś w lasach elfie ruiny są? Ale stara, raz jak wróciła z Janów, mówiła, że jakiś mur zatrzeba. Mi dziś leci z rąk. Srał goły na rogu stodoły. Wszak w tym roku odbywa na rany lewiody, ten obdarty skaniwesłynny wiedźmin? Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginalda Dobry zostaje zawieszona do odwołania! Jedziemy! O, proszę! Kiedyś to rycerze raz dwa by takiego obwiesia popędzili. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Luz, młody, luz. Drogi przyjacielu. Doszły mnie słuchy, że bawisz tu są. Mam nadzieję, że zbytnio mi nadwyrężasz zdrowia podczas festiwalu wina. W twoim wieku tego rodzaju wysiłek może być nader zgubny. Być może zainteresuje cię fakt, iż przeglądając księgozbiór jednego z moich przyjaciół, natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, umiejscowienie laboratorium nieznane.
ale wskazówki mogą znajdować się w dzienniku, który ponoć spoczywa w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Gdybyś poczuł się zmęczony bawieniem dami kosztowaniem boklerskich specjałów, możesz spróbować dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie. Twoja przyjaciółka, Yennefer. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Co za brutal! Ładna melodia. Ale mam lenia. Jezioro Lac c'est la vie. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Przebierać, wybierać, póki mam ochotę. Jak zacznę bałagan, przyjdę aż w sobotę. Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba. Kapryfolium, płatków Ginati. Pokaż, co... Jaki dzień? Pieniądze dobre, ale między nami mówiąc, klienci chcą ciągle tego samego. Mężczyźni wody brzozowej, a kobiety takich perfum, jakich w danym sezonie. Żeby ktoś mi tak zlecił uważenie trucizny. Ech. Masz ochotę na partię gwinta? Nawet tego nie słuchaj.
Sam cię pokażę. Wow. Nie powiem, robi się ciekawie. Co to za karty? O ty. Ja pierdolę serio. Witam! Co nie skończyłem? Masz ochotę? Thank you.
tam pono... Masz ochotę?
Yeah. Kurda, moc, skurczywyk był. Lekki drager. Ej, witam pono... Pokaż. Muszę się... trochę te hałasy. Witajcie, monsieur. Pokaż. Nie masz kart, nie masz na scenę grać. Do zobaczenia. Gdzieś tu do... Czekaj. Nie wiem. Ja się wstawię na teatrze i duchy wywołuję. Na kolasa. Dajcie pieniądze, to was ciężko, oj ciężko. Będę za murami. Naprzód.
temu Władka Droga pojechać. Biegnij! To jest! Halo! Wolniej.
miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ci tak łatwo nie dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego zakutego rycerskiego łba. Ktoś szuka ochroniarza. Zwykle nie zajmuje się takimi rzeczami, ale może warto to sprawdzić. Tak, mój panie? Notliwe to i godne, wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Coś tu jest mocno nie tak.
wygląda na to, że dziewczyna zagrała zakreśloną scenę i umarła. A może coś się zabiło? Ciekawe, co się stanie, kiedy odtworzę tę scenę. Cofnąć się po jej śladach, a potem zapalić świeczki w tej samej kolejności. Gotowe. Teraz muszę wypić wino. Thank you.
szabat, drogi. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Serio? Szczerze, tu co drugiemu tylko wino i panienki w głowie. Hola, panie Wiedźmin! Oj, człowieku. Czekaj! Wyście ten Wiedźmin są? Ten, co go księżna wezwała? Nie inaczej. A jakbyście mi w myślach czytali. No bo, widzicie, te jaskinie w sam raz by się namagazły. Tylko, że jakiś potwór... No, jasnowidz jak... Może pomogę. Dobra, niech ta... Zajmę się ty. A to do jasnej cholery. Thank you.
wspaniałe. Weź, to była walka. I co? Jak? Już po sprawie. Charley, który miał leże w jaskini, nie będzie się więc... Wybornie! No to zyska... Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Już robisz, maga? O, ja pierdzie. Co to kurwa jest? A wiesz co, kupię kurde wszystko. Nie. Moje się przydadzą. Do zobaczenia.
Tu gnieżdżą się harpie. Już. Odpocznij. Jak ładnie. Ładny widok. Naprzód.
Pomocy! Pomóż nam! Ratunku! Pomóż nam! Ratunku! Come on, pom. Kto chce pomóc wielkiego Wiedźmina grać? Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam, w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Hugo. Jaki Hugo? Nasz brat został tam, w środku. Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to. To wy wysła... Zgadza się, my. I nie bez Kozety. To prawda. Widzieliście... A skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu... Czyli potwory. No, chyba tak. No... Po co tam? Zaraz. Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Uratujesz go, czy nie, Wiedźminie? Dobra. Ślady krwi. Hugo może być ranny. Świeża krew na klindzie. Ciekawe, czy ten miecz należał do Hugo. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Ciepło i wilgotno. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Pewnie dlatego trzymają się z daleka. Cholera. Gorąca ta woda poparza się. Przydałoby się coś do ochrony, może kłęb podziała.
Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie, łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Co ty wygadujesz? Spotkałem ich przed wejściem. Mówili, że zaatakowały was potwory, a ty zostałeś w środku. Prosili, żebym ci pomógł. Tak ci powiedzieli? No popatrz, a to padalce kłamliwe. To na pewno jakiś ich kolejny podstęp. Zaczekaj, wolno. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No, oni uciekli. Czyli przyszedłeś tu po część... Tak! Skąd to masz? Wyłowiłem z gorącego źródła. Twój ojciec naprawdę dobrze to ukrył. Proszę, oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię tawernę, będziesz miał zniżkę. Trzymam za słowo. A teraz chodźmy, twoi bracia Pepe. Czekaj, widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu... Dzięki. Wiedźminie, co ty wyprawiasz? Daję wam nauczkę. Odbiło mu? Powstrzymajcie go! Dość tego. Nie ma takiego bicia. Koniec imprezy. Dobrze im tak. Może jednak nie mieli złych zamiarów. Nie, nie, nie wierzę. Zawładnęła nimi zwykła chciwość. Prawda jest taka, poza tym przecież ich nie zabiłeś. Poleżą chwilę, za jakiś czas się ockną i... Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Odbudowanie destylatora ojca jest teraz niemożliwe, więc pewnie otworzę skromny... A może po prostu stąd wyjadę? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, dziękuję, że pomogły. Co? A może po... Pora się rozstać. Dzięki, Wiedźminie.
Jedziemy! Mam najlepszą zbroję w grze, wiedź mi dziecko. A kto kurwa gówno, to robi takie wrażenie, że to jest jakaś porażka. Trochę nie her. On tak robi, ja tego nie rozumiem ciągle. Normalnie wszystko było. Takie nie wiem, medytuję i nawet nie wiem. Kompletnie nie wiem, no. Ale, kurwa. Będzie można w spokoju na kurdzie, bo za wasze zdrowie liczę. Dzięki. Koniec, kurwa.
A zobaczcie, co to jest. Panie. Może lepiej spojrzę na mapę. Dalej. Nie tak szybko. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Fuck!
fuck?
Otwórz się! Dalej! Zwolnij, płotka. O co, dzik tak tupa? Naprzód. What the fuck? Chodzę po wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nartnik. A ty myślałeś, że kto? To nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Łąd! Geralt jest...
Chodź po wodzie. Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Zajebiste. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Jeżeli pragniesz zdobyć miecz, musisz mnie przekonać, że jesteś tego godzien. Na tych głazach są wyryte inskrypcje cnót. Waleczność, honor, mądrość, współczucie i hojność. W czasie twoich przygód w Tusson możesz dowieść, że owe cnoty nie są ci obce. Na świecie jest wielu potrzebujących, dzięki którym udowodnisz swoją rycerskość. Wróć tutaj, gdy dowiedziesz, że posiadłeś 5. Czekajcie, na przyjdę. Dobra, na tym skończymy. Co to jest skończenie? Później się udamy gdzieś. Gdzieś nie wiem, czy tak nic nie wiem, czy też udamy. Ale jak nam poszło? Nie tak źle, no to obczaliśmy, całe to obczaliśmy. Prawdzie obszarz cały tutaj. Z tym się szybko poramy. Dobra, to na razie tutaj kończymy. Zapisujemy. Spotkaliśmy się Jezusa, więc okej. Okay.
Czemu teraz chodzi? What the winner? Pokaż, co umiesz. Nie lepiej. No to kończymy tym filmem na razie, do zobaczenia, pa pa.